W tym tygodniu warto zabrać się do pracy. Na niebie bardzo korzystne układy planet do dopinania różnych spraw, rozwijania pomysłów czy planów sprzed kilku tygodni czy miesięcy. I można powiedzieć, że wszystko się w tym tygodniu może zdarzyć za sprawą właśnie wielkiego trygonu ziemskiego, w którym planety w tym tygodniu się ułożą. Czeka nas też nów Księżyca w znaku Panny i Merkury przejdzie też do tego znaku Zodiaku, a to sprawi, że będziemy bardziej konkretni, bardziej nastawieni na karierę, sprawy biznesowe i na konkretne rezultaty naszej pracy, ale też inni będą bardziej chętni do zrobienia czegoś konkretnego. Poniedziałek bardzo dobry na załatwianie spraw, ale też szukanie wsparcia i sojuszników. Księżyc w znaku Raka sprzyja i podpisywaniu umów, i załatwianiu trudnych spraw, czy w urzędach, czy w biurze. Bardzo dobry moment w ciągu dnia między 9 a 10, kiedy Księżyc ustawi się w sekstylu z Wenus, dobry na sprawy finansowe, czy załatwianie różnych spraw z nieznanymi nam wcześniej osobami. I też między 10 a 11 bardzo sprawy przyspieszą dzięki sekstylowi Księżyca z Uranem. Po południu między 17 a 18 bardzo ważny aspekt na niebie, Wenus ustawi się w trygonie z Uranem, a to oznacza, że w tym tygodniu, ale szczególnie w poniedziałek po południu, mogą nam przyjść bardzo ciekawe pomysły dotyczące nowych źródeł utrzymania i dogadania się, a też jest to dobry dzień, żeby kupować jakiś sprzęt elektroniczny, bo ten aspekt sprzyja temu, że będziemy mogli otrzymać ciekawe zniżki i będziemy zadowoleni z zakupów. Jedyny niekorzystny aspekt w poniedziałek w ciągu dnia to jest tak naprawdę już wieczorem między 23 a 24, kiedy Księżyc ustawi się w opozycji z Saturnem, wtedy unikamy jakichś trudnych spotkań czy rozmów. We wtorek Księżyc cały czas będzie w znaku Raka i będzie sprzyjał szybkiemu rozwijaniu spraw, załatwianiu. Natomiast jedyny niekorzystny moment w ciągu dnia to jest między 10 a 11, kiedy Księżyc ustawi się w opozycji z Plutonem, kiedy może być zbyt emocjonalnie, zbyt konfliktowo, ale poza tym cały dzień jest dobry na robienie różnych nowych rzeczy. W środę Księżyc już znajdzie się w znaku Lwa. I aż do 13 może być niestabilnie, ponieważ będzie w kwadraturze z Uranem, więc ludzie będą zmieniali zdanie lub nawet jakieś spotkania mogą być odwoływane, ale już po południu od 13, zresztą między 13 a 14 bardzo dobry aspekt na niebie, Mars ustawi się w trygonie z Uranem, wszystko będzie już szło zgodnie z planem i będziemy bardziej konkretnie mogli wszystko ustalać i robić. W czwartek cały czas Księżyc jeszcze w znaku ognistego lwa bardzo będzie sprzyjał szybkiej realizacji trudnych planów. Jeżeli ktoś ćwiczy czy jakieś fizyczne prace wykonuje, to właśnie ten wtorek i środa bardzo dobry jest i czwartek też, żeby takie rzeczy zintensyfikować. Czwartek bardzo dobry, Księżyc w trygonie z Jowiszem sprzyja załatwianiu spraw w urzędach i z nowymi osobami. I bardzo ważny moment w ciągu dnia to jest o 9:47 Merkury opuszcza znak Lwa i wchodzi do Panny, gdzie bardzo, bardzo dobrze się czuje i jest bardzo silny, a to sprawi, że od czwartku o wiele lepiej będą szły sprawy związane z handlem, umowami, dogadywaniem się z ludźmi, ale też sprawami zawodowymi, więcej ofert się pojawi na rynku, troszeczkę się sprawa ożywi, więc od czwartku możemy liczyć na różne ciekawe propozycje i okazje. Piątek z jednej strony będzie troszeczkę taki refleksyjny, bo mamy na niebie utworzy się nów Księżyca w znaku Panny, ale z drugiej strony ten nów będzie w koniunkcji z Marsem i Wenus i też Słońce ustawi się w trygonie z Uranem. Bardzo korzystne aspekty, więc z jednej strony będziemy bardziej nastawieni na planowanie, odpoczywanie, ale jednak nów w Pannie w aspekcie z Marsem i Uranem sprawi, że bardzo dużo rzeczy będziemy mogli zrobić, dopiąć, zaplanować, będzie nas energia rozpierać jednak i też możemy zaplanować jakieś wielkie porządki, wielkie sprzątanie, wielkie reorganizacje na weekend, a na pewno w piątek warto coś wyrzucić z biurka albo tak sobie urządzić dzień, żeby mieć troszeczkę czasu na siebie, na takie długofalowe planowanie, bo ten nów bardzo temu sprzyja. Jeżeli chodzi o podpisywanie umów, to też jest świetny dzień, tak? W ogóle ten tydzień jest bardzo dobry na zapinanie różnych spraw, które od jakiegoś czasu się ciągną, bo ludzie będą bardziej konkretni i skłonni do robienia czegoś, tak? Kolejnych etapów różnych rzeczy. W sobotę Księżyc w Pannie będzie sprzyjał sprzątaniu, planowaniu, porządkowaniu różnych spraw i przestrzeni wokół nas, ale też sprawom edukacyjnym, dowiadywaniu się różnych rzeczy, krótkim podróżom, więc też korzystać
skorzystajmy z tego, że lato się jeszcze nie skończyło i możemy gdzieś wyjechać. Najlepszy moment w ciągu dnia to jest wczesne południe między 13 a 14 i potem też no ogólnie cały poranek, tak? Popołudnie bardziej refleksyjne i bardziej odpoczynkowe. W niedzielę księżyc już znajdzie się w znaku wagi, więc będziemy bardziej towarzyscy i będziemy bardziej myśleć o innych. Bardzo dobry aspekt też na niebie, Merkur ustawi się w trygonie z Uranem. To nam pozwoli nawet może znaleźć jakieś nowe inspiracje, nowe hobby, a na pewno warto wtedy szukać ciekawych informacji. I Wenus też ustawi się w trygonie z Saturnem, więc to jest taki czas dobry na kontakty z osobami bardziej doświadczonymi, starszymi. Bardzo dobry też niedziela czas na spotkania rodzinne różnego rodzaju. Życzę wszystkim udanego tygodnia, a po prognozę dla 12 znaków zodiaku zapraszam na nasz kanał do obejrzenia filmiku, który przygotowała Miłka Krogulska. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!